Siemano, witamy z Wrocławia. Jesteśmy w Afrykarium. Nie po raz pierwszy, zresztą zobaczymy, co się zmieniło. Postanowiliśmy tu przyjechać już chyba to czwarty raz i na przestrzeni ostatnich 9 lat postanowiliśmy sprawdzić, co tutaj się zmieniło, czy doszły jakieś nowe zwierzątka. Hipopotamy są na swoim miejscu, jak były, tak są. Wodę jakąś taką brudnawą mają, ale jest ok. Dzisiaj śpią, postanowiły spać. Pamiętasz, że teraz byliśmy w tygodniu? No. Zbiornik. Rybek nie widać, z tego co pamiętam, no to chyba pingwiny pływają, ale no teraz ich nie widać, teraz nie pływają. Pechowy filtr ciśnieniowy, nie pechowy. Pechowy filtr ciśnieniowy, no niestety. Niestety w telefonie nic tu nie widać przez tą szybę. A trafiliśmy do miejsca, gdzie... tworzą wodę. No właśnie, gdzie tworzą wodę. Całą tą wodę i gdzie... Bo można tu wejść, pozwiedzać, ale wszyscy to mijają, ponieważ nikt nie zauważył drzwiczek malutkich, więc weszliśmy, jesteśmy sami. Więc jak zobaczycie drzwi z informacją fabryka wody, to wchodźcie. O, no widać. Zobaczmy, jak widać. Weszliśmy do strefy zwanej dżunglą, a dokładnie w kotlinie Kongo jesteśmy, ponieważ jak to Afrykarium, no to jesteśmy w Afryce. Jak ci się podoba w Afrykarium? Fajnie. Co możesz powiedzieć? Abel, która się urodziła w 2006 roku w Singapurze i bardzo lubi opiekunów i często obraca się brzuchem do góry, co oznacza, że chce by ją podrapać. Jak równie. Bo lubi to. Ten manat? Tak. Specjalną, idziemy szukać kapibary. Podobno są gdzieś w słoniarni. Ten przesympatyczny słoń zastanawia mnie, co on robi z tym piachem. Co, są kapibary? To jest jakieś... to nie jest kapibara.
Cóż, kapibary niestety nie ma. No, akwarium bardzo fajne, polecamy niezmiennie. Zowrocławski również niezmiennie budką z pamiątkami stoi. Koniec. O tak, tak, to już ostatnio zauważyliśmy, jak byliśmy, że najpierw trzeba się przebić przez multum budek z pamiątkami, z geczewcikami, ze wszystkim. Więc ma się wrażenie, chodząc na początku, że jest więcej budek niż zwierząt. Pluszowych. No. Ale tak. Potem już są. No dzisiaj ich za bardzo nie oglądaliśmy, ponieważ czas nas goni. Ale Afrykarium super. Zawsze. Afrykarium super. Co od ostatniego czasu się zmieniło, bo już byliśmy chyba z czwarty raz. Jest takie same, rośliny chyba urosły. Nie staliśmy w takiej kolejce, mimo że jest... Za pierwszym razem to staliśmy w takiej kolejce, ale to było prawie, że otwarcie. Więc no, to było dużo. Cenny się tak zmieniło. Trzy osoby, dwie stówki.